Magda, podobał mi się twój teledysk z Fazim, a najbardziej to, że tutaj w nim wystąpiłaś. Ten teledysk zdobył sporo wyświetleń. Tak, przede wszystkim dziękuję, bardzo mi miło, że ci się podobało. To był mój taki pierwszy, większy teledysk, jak do tej pory jedyny. Zmienia się w smutek i czekam na twój ruch, co nas goni, co nas radni, resetę jest wyobraźni. Zmienia się w smutek i czekam na twój ruch, co nas goni, co nas radni, resetę jest wyobraźni. Też dosyć dawno, to wyszło po 5 lat temu, co jak na dzisiejsze czasy jest dosyć dawno, biorąc pod uwagę, ile teledysków rocznie wychodzi, jakie zdobywają wyświetlenia. Dzisiaj milion to jest mało. A ten teledysk zdobył 200 tysięcy, tak. 200 tysięcy coś tam, ileś tam. I pamiętam, że jakoś tak krótko po tym, jak ten teledysk wyszedł i zdobywał tą swoją popularność, sporo osób do mnie pisało, właśnie fanów Faziego, z prośbą o dogranie się do ich kawałków hip-hopowych, dogranie refrenu, wokalu czy samej wokalizy. Także coś się kręciło i nadal się zdarza, że ktoś tam jeszcze coś pamięta i pisze do mnie i prosi mnie, żebym się dograła. Także fajnie. Zadziwia mnie, że ktoś jeszcze o tym pamięta. Nie, u mnie troszeczkę jest odwrotnie. To ja piszę do osób, którzy mają więcej tych subskrypcji bądź wyświetleń. Kanał ma 103 wyświetlenia, 103 subskrypcje, a nie 103 tysiące. Jeżeli napiszę do osób, które mają dużo tych subskrypcji, potrafią mi odpowiedzieć na jakieś tam pytania, na przykład pytania odnośnie tego, co robię, tak? Potrafią mi odpowiedzieć, nie ma tak, że nie odpowiedzą, czy... Jeżeli nie odpowiedzą, to mija jakiś tam czas i dostaję tą odpowiedź, tak? Także jest odzew. Jest, jest. Nigdy nie wpadłam na to, żeby kontaktować się właśnie z... Warto, powiem ci, że warto, tak. Aha. I można czasami jakieś fajne dostać informacje o tym. W ogóle fajnie, że coś robimy, fajnie, że coś się dzieje, bo ja mam taką tendencję, że popadam w taki marazm. Że jak naprawdę nie wiem, co mam robić i z której strony ukryć temat, to po prostu nic nie robię. I fajnie, że coś się dzieje. Nigdy nie wpadłam na to, żeby do kogoś napisać, a i zróbmy jakiś filmik, jak mam zrobić to czy tamto. Ja też mam kanał na YouTubie, on ma niecałe 30 subskrypcji. 29? Może? To też sporo. No nie wiem, no mam ten kanał już od 6 lat? 5. Nie wiem, 3 albo 4 lata, nie wiem. 5. Tak nie jestem pewna, nie jestem pewna. W każdym razie, tam się bardzo mało dzieje. Ostatnio kupiłam sobie troszeczkę nowego sprzętu, więc w ostatnim czasie przybyło trochę filmików. Dokładnie 3. Wow. Może niedługo przybędzie trochę więcej. No mam nadzieję i mam nadzieję, że te filmiki będą lepsze. Niemniej jednak, mimo tego, że ten kanał jest mały i że nie mam nie wiadomo ilu wyświetleń, to i tak skontaktował się ze mną taki... Ze Stanów. Tak. Wspominałaś mi, tak. Że ze Stanów. Ze Stanów Zjednoczonych. Jakiś gość ze Stanów Zjednoczonych wrzucił jakiś komentarz pod filmikiem, który ma niecałe 80 wyświetleń i zaprosił mnie na przesłuchanie. Znaczy później napisał też do mnie na Facebooku, znalazł mnie. No i zaprosił mnie na przesłuchanie na taką platformę streamingową, gdzie artyści, różni artyści z całego świata streamują na żywo swoje koncerty. Tylko żeby tam się dostać, trzeba najpierw przejść to przesłuchanie, czyli muszą powiedzieć, tak, jesteś dobra, możesz to robić. Czyli chcesz powiedzieć, że to cię bardziej jeszcze zaczęło motywować, tak. I inspirować do dalszego, tak. Działania, tak? Tak. To ale tak to samo, nie wszystko, co mnie motywuje, motywuje mnie też wyrzuty sumienia, że nic nie robię, to też jest tak. No, ja też to mam. No to dobrze. Ogólnie podobną sytuację miałem, publikując swoje filmiki na YouTube. Jakieś tam komentarze się pojawiają, może nie tylko, że komentarze pod kanałem, który prowadzę, ale pod jednym z filmów koło nazwie pod tytułem Kołobrzeg pojawił się komentarz właśnie jeden albo dwa, ale dobrze nie pamiętam, ale na pewno jest jeden. Napisał tu koleś z Anglii, że mu się to podoba. I ogólnie wszedłem, mam taką możliwość wejścia w statystyki. Kiedyś to była mapa ogólnie, która przedstawiała, gdzie masz największą oglądalność na całym świecie, tak? Teraz troszeczkę to się zmieniło.
zaktualizowali to na stronie YouTube. Przedstawione to jest w słupkach, gdzie masz swoją oglądalność, czyli mam oglądalność w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii, w Islandii, też i w Europie, w Niemczech. To może być taka sytuacja, która będzie wyglądała tak jak z Magdą, że może spotkam się z osobą, która prowadzi też swój kanał, nie mówię, że z Polski, może to być osoba z zagranicy, z którą będzie możliwość zrobienia jakiegoś filmu, tak? Wiesz co, nigdy się nie interesowałam tym, gdzie mam najwięcej odbiorców. Mało tego, zauważyłam taką tendencję spadkową, że po prostu najwięcej wyświetleń zdobył mój pierwszy filmik. Już nie mówię o tym teledysku z Fazim, tylko mówię o coverze, który wrzuciłam. To nawet nie było na moim kanale. Mój kanał powstał w związku z tym coverem, który się pojawił pierwszym w sieci moim. I żadne późniejsze nagranie nie zdobyło tylu wyświetleń. Nie wiem, z czego wynika ta tendencja spadkowa. Mimo to, ten mój ostatni filmik, 80 wyświetleń i ktoś się odezwał, ktoś to znalazł, więc nie można jakoś, mam mały kanał, nikt mnie nie zna. Będą się działy różne rzeczy, różne fajne rzeczy. No i tyle. Trzeba działać. Lecę robić dalej swoją robotę. A ja idę spać. Dobra, na razie. No hej. Ogólnie razem z Magdą chcemy zrobić teledysk do jej piosenki, w której ona ma wystąpić w roli głównej. A moim zadaniem by było sfilmowanie go jak i zmontowanie w postprodukcji. Mam nadzieję, że misja się powiedzie i będziemy mogli się tym teledyskiem z Wami podzielić. Plan dzisiejszego wieczoru jest taki, że zrobię zdjęcia w Międzyrzecu Podlaskim, potem je obrobię i załączę do vloga, który właśnie teraz oglądacie.